Witaj Iwono. Dzień dobry. Jesteśmy w Kryłowie, w siedzibie Fundacji Brama Kultura i Tradycja Wsi Nadburzańskiej. I dzisiaj chciałam zaprezentować Wam pracę Iwony, które powstały z inspiracji, z rozmów. Zgadza się. Z rozmów właśnie z Beatką o tym, co się tutaj kiedyś działo, jak to wszystko wyglądało. I dzięki temu powstały anioły kryłowskie. Lalki szyte, które były kiedyś tradycją, teraz ona zaginęła, bo mamy innego rodzaju zabawki. I wracamy do tradycyjnych polskich lalek, tutaj akurat aniołów, bo anioł symbolizuje szczęście, dobroć. Zatem kolekcja 12 aniołów na razie. I tak jak Państwo widzicie, każdy z tych aniołków ma na swojej sukieneczce bądź jakiejś stawce charakterystyczny haft chrubieszowsko-tomaszowski. Jest to haft, który na tych rejonach był tradycyjny. Jest to właśnie biała nitka, czerwona i czarna w różnych kompozycjach. Więc tradycyjnie aniołki w bramie kryłowskiej, polska wieś nadburzańska i wracamy do tego, co kiedyś było. Wszystko jest ekologiczne, szyte ręcznie, wypełnienie również antyalergiczne. Także kolekcja aniołków do nabycia tylko i wyłącznie w Fundacji Brama Kryłowska od Splotowe. Także kłaniam się nisko i zapraszam. Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie za pomysł, za realizację i będziemy po prostu żyć teraz z aniołami. Będą się nami opiekować, a ja zachęcam Was do powrotu, do lalek szytych, do przytulanek ręcznie robionych. Zostawmy już te chińskie plastiki ich wytwórcom. My skupmy się na tym, żeby nasze lalki, które nasze dzieci tulą, kochają, były też symbolem i czymś, co łączy pokolenia. Dziękuję Wam bardzo i zapraszam.